Nazywam się Marta Wierzbowska-Kujda, jestem redaktor naczelną Teraz Środowisko i mam ogromną przyjemność prowadzić dzisiaj, towarzyszyć Państwu w tej 11. konferencji Ekomiasto. Tematem konferencji jest miejska rezyliencja i w jej kierunku będziemy spoglądać, w jej kierunku będziemy podążać. Konferencje odbywają się corocznie, wiemy o tym, bo od 2015 roku towarzyszę konkursowi i całemu programowi Ekomiasto razem z konferencjami. A celem jest, jak co roku, wymiana wiedzy, dobrych praktyk, doświadczeń między miastami. Przyświeca nam przystosowywanie się do wyzwań cywilizacyjnych, w tym środowiskowych, które towarzyszą rozwojowi miast. Zanim rozpoczniemy, poproszę o otwarcie konferencji pana ambasadora Francji, Etienne de Poncet. Wasza ekscelencjo, prosimy o zabranie głosu. Dzień dobry. Madame Paulina Henning-Kloska. Szanowna pani minister klimatu i środowiska, szanowny panie ministrze w Ministerstwie Finansów i Polityki Regionalnej, szanowna pani Magdaleno, pani dyrektor koordynująca Zielonej Warszawy z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, szanowna pani dyrektor UNEP GRIP Warszawa, szanowni państwo, cieszę się, że mogę tu być dziś z państwem z okazji 11. edycji programu Ekomiasto i widzieć Państwa tak licznie zgromadzonych. To wydarzenie, które stało się już wydarzeniem nie do pominięcia, odzwierciedla nasze wspólne zaangażowanie na rzecz bardziej zrównoważonej, rezylientnej i inkluzywnej przyszłości miast. Od momentu powstania w 2013 roku program Ekomiasto zawsze starał się odpowiadać na złożone wyzwania stojące przed naszymi miastami, a ten rok nie jest wyjątkiem. Program Ekomiasto poprzez konkurs, warsztaty, rozmaite inicjatywy ilustruje tę wspólną wolę tworzenia środowisk miejskich zdolnych do adaptacji, innowacji i zrównoważonego rozwoju. Konferencja ta jest platformą dla Was, dla samorządów polskich, stowarzyszeń, ekspertów i instytucji do dzielenia się najlepszymi praktykami i wzmacniania polityk lokalnych. Główny temat tegorocznej konferencji 11. rezyliencja miejska i ten temat jest szczególnie istotny w obecnym kontekście kryzysów środowiskowych i klimatycznych. Rezyliencja to nie tylko odporność, nie tylko adaptacja, to także zdolność naszych miast do przewidywania i rozwoju, prosperowania w obliczu zewnętrznych zmian, zarówno skutków zmian klimatu, kryzysów sanitarnych, czy też wyzwań gospodarczych. Takie podejście wymaga nowych sposobów myślenia i działania, w których innowacyjność łączy się z ochroną zasobów naturalnych i poprawą jakości życia. W ostatnich latach Polska została bezpośrednio dotknięta ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Powodzie, które nawiedziły niektóre z państwa gmin w połowie września na południowym zachodzie, spowodowały poważne szkody w infrastrukturze lokalnej, w mieszkalnictwie i w rolnictwie. Kosztowały też życie kilku osób i to są bardzo konkretne przykłady. Takie katastrofy przypominają, w jakim stopniu zmiany klimatu są rzeczywistością i że budowanie rezyliencji miejskiej jest sprawą wspólną i musi być przemyślane we wszystkich aspektach w sposób przekrojowy. Wrocław na przykład, w którym akurat byłem podczas powodzi, umiał wyciągnąć wnioski w znakomity sposób z historycznej powodzi 1997 roku. Inwestycje w górze rzeki umożliwiły zarządzanie ryzykiem powodzi i przyczyniły się do złagodzenia jej skutków. Wiele miast we Francji, takich jak Paryż, Grenoble czy Lyon, podjęły ambitne inicjatywy mające na celu przeciwdziałanie skutkom powtarzających się fal upałów poprzez zwiększenie
terenów, liczby terenów zielonych i dostosowanie infrastruktury miejskiej. Ale to tylko kilka przykładów i z niecierpliwością czekamy na zapoznanie się z innymi przykładami i dobrymi praktykami, które zostaną Państwu dzisiaj zaprezentowane. Wszyscy jesteśmy tutaj dzisiaj dzięki wspólnej woli budowania bardziej zrównoważonych przestrzeni życiowych, w których każdy może żyć w miejscu zdrowym, harmonijnym, przyjaznym i opiekuńczym, chroniącym nas przez kryzysami. Wszyscy chcielibyśmy, aby miasta jutra były rezylientne, zdolne do zaspokajania bieszczących potrzeb swoich mieszkańców, jednocześnie przewidując przyszłe wyzwania. Ten projekt, ta koncepcja rezylientnego miasta musi być skromny, efektywnie zarządzać zasobami, zmniejszać emisję CO2 i opracowywać zrównoważone rozwiązania w projektach, co będziemy podkreślać przez cały dzisiejszy dzień. Dzisiaj mamy wielki zaszczyt, że będziemy mieli gości, zarówno ekspertów z Francji, jak i z Polski, których wiedza pomoże nam w poszukiwaniu praktycznych i dostosowanych rozwiązań. Chciałbym szczególnie powitać naszą francuską delegację, która jest tutaj do Państwa dyspozycji, by porozmawiać o rozwiązaniach innowacyjnych i rezylientnych wdrażanych w naszych regionach. Chciałbym podziękować panu Frankowi Butte. Mógł się pan pokazać. Laureatowi Nagrody Urbanistycznej 2022, panu Yves Laurent Sapoval, doradcy do spraw zrównoważonych miast we francuskim Ministerstwie Spraw Terytorialnych, Ekologii i Mieszkalnictwa, pani Anne Vial, ekspertka do spraw zrównoważonych dzielnic w CEREMA, pan Corentin Ro, dyrektor do spraw spójności terytorialnej w Wielkiej Metropolii Paryskiej oraz panu Robertowi Pika, profesorowi socjologii miejskiej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego. Dziękuję ich za obecność dzisiaj i przyszłe wystąpienia. Ich obecność potwierdza znaczenie współpracy pomiędzy naszymi krajami w poszukiwaniu podejść zdolnych sprostać współczesnym wyzwaniom zrównoważonych miast. Francusko-polska współpraca, będąca sercem tego wydarzenia, pokazuje, że możemy wspólnie pracować nad budowaniem bardziej przyjaznych do życia i zrównoważonych miast. Współpraca ta wyraża się nie tylko poprzez wymianę wiedzy specjalistycznej, ale także przez silny udział instytucjonalny i ministerialny naszych państw. Jest też dowodem zaangażowania francuskiego i polskiego rządu w promowanie zrównoważonego rozwoju. Z tego tytułu chciałbym szczególnie podziękować pani minister klimatu i środowiska, pani Paulinie Henning-Klosce oraz podsekretarzowi stanu przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, panu Konradowi Wojnarowskiemu, za obecność wśród nas dzisiaj. Pozwolę sobie podziękować również UNEP GRID Warszawa, który współorganizuje od 2018 roku program Ekomiasto wraz z zespołem Ambasady Francji. Chociaż wydarzenie to zostało zainicjowane 11 lat temu przez Ambasadę Francji w Polsce, obecna wersja programu nie byłaby możliwa bez ich stałego wsparcia. Chciałbym również podziękować naszym partnerom, Nud Polska, Renault Group, Veolia i InPost, którzy odgrywają kluczową rolę we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań dla naszych miast i którzy od kilku lat przyczyniają się do sukcesu Ekomiasta. Na koniec chciałbym podziękować szczególnie miastu stołecznemu Warszawa i Centrum Nauki Kopernik za ciepłe przyjęcie i wsparcie w organizacji tego wydarzenia. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i życzę Państwu konferencji pełnej pomysłów i owocnej wymiany poglądów. Razem możemy przekształcić nasze miasta i sprostać wyzwaniom XXI wieku. Dziękuję za uwagę. Serdecznie dziękujemy. Pan ambasador już mnie właściwie wyręczył, także proszę teraz o zabranie słowa na otwarcie panią minister Paulinę Henning-Kloskę, minister klimatu i środowiska. Szanowni Państwo, panie ambasadorze, gospodarze, szanowni goście, bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj u Państwa gościć na tej konferencji, bo mamy wiele wspólnie do zrobienia. I dzisiaj tak naprawdę chciałam
trochę powiedzieć Państwu na wstępie o tym, co my robimy, otwierając Państwa spotkanie dzisiaj, ale też podziękować za to wszystko, co Państwo robicie, bo są różne czasy z różnym poziomem akceptacji i zrozumienia dla celów, które wspólnie próbujemy osiągnąć. I jestem dumna z tego, że Państwo się nigdy nie poddajecie, niezależnie od tego, z jakim trudnym zadaniem macie do czynienia i ile wsparcia jest lub go nie ma. I za to naprawdę na wstępie, zanim przejdę do wszystkich innych treści, chciałam Państwu bardzo, bardzo serdecznie podziękować wszystkim organizacjom, aktywistom, ale też samorządowcom, którzy każdego dnia pracują, by, a tak jak powiedział Pan Ambasador, budować w bardzo trudnych czasach bardzo potrzebną odporność naszych miast na zmieniające się warunki klimatyczne, bo to jest ogromne wyzwanie, a jak duże w tym roku mieliśmy okazję doświadczyć bardzo dobitnie, zwłaszcza mieszkańcy południa Polski. Mamy rok wyjątkowy i Państwo dokładnie wiecie, na czym ta wyjątkowość tego roku polega, czyli najpierw suszę hydrologiczną, która dotknęła większość kraju. Na południu Polski, na miejscu, gdzie później przyszła wielka woda, mieliśmy do czynienia z problemami z dostępnością wody pitnej. Były miasta, w których pojawiły się beczkowozy, co pewnie przez lata nie było już w Polsce widziane, bo brakowało wody w studniach. Notowaliśmy maksymalnie niskie poziomy wody w polskich rzekach. To efekt przeciągających się fal upałów, który na terenach miejskich jest szczególnie dotkliwy, bardzo odczuwalny i który będzie, jeżeli nie odrobimy zadania domowego, będzie sprawiał, że miasta po prostu w te fale upału będą pustoszeć, bo nie da się w nich żyć. I jest wiele miast, które już wiele zrobiły, by adaptować się do zmieniających się warunków klimatycznych, ale wiele jeszcze wspólnie mamy do zrobienia. Więc z jednej strony mieliśmy rok suszy hydrologicznej, z drugiej strony przerwała tę suszę błyskawiczna powódź, wielka woda, która zagrażała ludności miejskiej i terenom wiejskim. I to pokazało nam drugą stronę monety, bo powódź i susza jest jak dwie są, jak dwie strony monety, a my możemy tylko i wyłącznie sprawić, by być gotowi na każdą, niezależnie od tego, na którą stronę moneta spadnie na ziemię. I szanowni Państwo, przechodząc już do tego, co wspólnie mamy do zrobienia, co robimy, jak chcemy Państwa wspierać, pracując w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, chciałam zwrócić Państwa uwagę na kilka rodzajów wsparć, które płyną z ministerstwa, z którym procesów na poziomie europejskim, bo tak jak powiedział Pan Ambasador, tak to jest niezwykle ważne, byśmy dzisiaj kraje członkowskie na poziomie Europy, posiadając często porównywalne problemy i wyzwania, współpracowali ze sobą, wymieniali się najlepszymi praktykami, wymieniali się najlepszymi doświadczeniami, szukali wspólnie dobrych rozwiązań i jak najbardziej efektywnie wydawali również środki europejskie, zarówno te krajowe, jak i te płynące z wspólnej kasy Komisji Europejskiej, przeznaczane właśnie na te cele adaptacyjne. I to, co myśmy zrobili, bo często przy okazji właśnie powodzi padały pytania, co zrobił rząd od początku, od 10 miesięcy, bo my nie bardzo widzimy, no, to nie są tematy mainstreamowe, to prawda. Niestety, bo ja bym chciała, żeby więcej mówiono o tych trudnych tematach w głównych dziennikach telewizyjnych, ale chciałam Państwu zapewnić, że naprawdę od 10 miesięcy akurat, jeżeli chodzi o adaptację, robimy bardzo wiele w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Zaczęliśmy od tego, że wyodrębniliśmy w ogóle Departament Adaptacji do Zmian Klimatu i Polityk Miejskich, który już skupia się nie na wszystkim, co dotyczy miast, ale właśnie na tych kluczowych procesach. Odrębnie działa Departament Ochrony Powietrza i Negocjacji Klimatycznych, bo to jest też duża kolejna kobyła dziedzina, która dotyka miast w Polsce w sposób też szczególny, a Polacy, tak jak
Francuzi, Niemcy zasługują na czyste powietrze, tak samo dobre, by żyć w zdrowiu. I nad tym też pracę przyspieszyliśmy, więc po pierwsze rozdzieliliśmy, uznając, że to są jedne z dwóch kluczowych zadań w obszarze klimatu, w tym dziale administracja klimat, rozdzieliliśmy departamenty, by skupiły się na tych działaniach w sposób bardziej dobitny i bardziej systematyczny. Po drugie, wpięliśmy się w te działania, które są proponowane przez Unię Europejską, zarówno jeżeli chodzi o adaptację do zmian klimatu. Przygotowaliśmy wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska szereg programów wsparć i dokumenty legislacyjne. Już za chwilę na Radzie Ministrów pojawi się zmiana prawa ochrony środowiska, która będzie właśnie wspierała Państwa pracę na co dzień, która właśnie mówi o potrzebie tworzenia planów adaptacji, wprowadza obowiązek tworzenia planów adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 20 tysięcy mieszkańców, ale też daje narzędzia wsparcia, bo to nie o to chodzi, żeby tylko wymagać, ale przede wszystkim, żeby wspierać, dawać narzędzia, ale też wspierać finansowo. I za tym idzie duże wsparcie finansowe. Uruchomiliśmy pulę w zasadzie około 10 miliardów złotych na adaptację do zmian klimatów, między innymi oczywiście na budowę zielonej, błękitnej infrastruktury, ale także właśnie na budowę infrastruktury przeciwpowodziowej, budowanie odporności, odbrukowywanie, nasadzenia. Działa zespół, który właśnie zajmuje się krzewami i całą tą zazielenianiem miast, żeby wskazywać trendy i najlepsze rozwiązania, które będą miasta wspierać w tej przebudowie, odbrukowywaniu, zazielenianiu, tak by temperatura przy największych falach upału również w mieście była nieco niższa niż w wielu miastach dzisiaj na głównych zabrukowanych rynkach i ryneczkach. Podpisaliśmy też z miastami polskimi, które weszły w inicjatywę 100 miast pierwszych europejskich jako neutralnych dla klimatu, czyli Warszawą, Krakowem, Wrocławiem, Łodzią i Rzeszowem, podpisaliśmy takie listy intencyjne, że będziemy wspierać ten proces. Jednym z pierwszych takich namacalnych dowodów, że to nie tylko puste słowa na papierze, jest moja umowa z miastem Rzeszowem podpisana w piątek na zakup 20, znaczy nie moje, ja tylko tam gościłam, ale to Narodowy Fundusz podpisywał, przepraszam pani prezes, ale podpisaliśmy umowę dla miasta Rzeszowa na 20 autobusów wodorowych, które tam mają wesprzeć transport miejski, bo nie tylko chcemy stawiać wysoko poprzeczkę, ale także pomóc ją przeskakiwać. A więc miasto Rzeszów faktycznie mające już dużą pulę autobusów elektrycznych chce zdywersyfikować swój transport, postawiło na autobusy teraz wodorowe, ale też, co niezwykle ważne, własną produkcję wodoru na potrzeby miejskiego transportu. Podpisali też trójstronne porozumienie, żeby kompleksowo ten problem rozwiązywać, zabezpieczać się i dywersyfikować ryzyko w tym zakresie, ale też obniżać koszty. I to pokazuje jakby taką, można powiedzieć, kompleksowość naszych działań, czyli jednocześnie staramy się zmieniać przepisy prawa, które mają Państwu ułatwić pracę nad zmianami w miastach. Jednocześnie uruchamiamy programy finansowe, które mają Państwa wspierać, ale też pracujemy nad dobrymi rozwiązaniami i praktykami i na tym skupiają się i zespoły, i departamenty, które jakby no w dobie tych zmian klimatycznych chcą pokazywać, też wspierać Państwa, pokazywać rozwiązania najbardziej skuteczne, jak na przykład dobór roślinności miejskiej, która będzie w sposób efektywny rozwiązywała problem zatrzymywania, gromadzenia wody w miastach, ale także przyjmowania wody tam, gdzie ona opadnie przy nagłych wyładowaniach atmosferycznych. Bo przecież tych obrazków również nie brakowało. Miasta, które były zalewane tegorocznego lata w trakcie nagłych wyładowań atmosferycznych, nie były w stanie przyjmować tak dużego nagromadzenia opadów na metr kwadratowy powierzchni. Pokazuje mi pani, że mam kończyć. Ja bym mogła naprawdę jeszcze długo, ale rozumiem, że dzisiaj harmonogram jest bardzo napięty.
Powiem tylko tak, już kończąc, rocznie na anomalie pogodowe wydajemy, na walkę z anomaliami pogodowymi przeznaczamy około 6 miliardów złotych na eliminację skutków. Mówi się 100 miliardów na walkę ze skutkami smogu. Zdecydowanie wszystkie nasze dokumenty strategiczne, które tworzymy na temat transformacji energetycznej, adaptacji do zmian klimatu, pokazują jedno. Zmiana kosztuje mniej niż brak zmiany i dlatego proszę Państwa nie dać się zatrzymać, robić swoje i wspierać miasta w dochodzeniu do neutralności klimatycznej, ale też do adaptacji do zmieniających się warunków klimatycznych. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Ja jestem Cerberem, ale z tej łagodnej odmiany. Także teraz serdecznie zapraszam pana podsekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, pana Konrada Wojnarowskiego. Również przywitajmy brawami. Dzień dobry państwu. Pani minister, panie ambasadorze, panie dyrektorki, wielce szanowni zgromadzeni państwo. Bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie, dzisiejszą konferencję. Jednocześnie bardzo się cieszę, że mam przyjemność reprezentować Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Chciałbym także na wstępie pogratulować tej inicjatywy i organizatorom programu Ekomiasto, ambasadzie Francji w Polsce oraz UNEPGRID Warszawa. Szanowni Państwo, przez 10 lat funkcjonowania programu Ekomiasto stało się marką samą w sobie, stymulując miasta do kreowania i realizowania ambitnych projektów wspierających zrównoważony rozwój miast. I świadczą o tym niezbicie liczby. Już ponad 150 miast zostało nagrodzonych tytułem Ekomiasto, a łącznie aż 540 projektów zostało docenionych przez jury i zaprezentowanych na forum ogólnopolskim. Cieszę się również, że program ten stymuluje dyskusję na temat uniwersalnych idei kreowania miast przyjaznych dla ludzi i środowiska, a także stanowi wartościową platformę dla wymiany doświadczeń pomiędzy różnymi interesariuszami zaangażowanymi w rozwój miast w Polsce. Najlepszym potwierdzeniem tego faktu jest to, że od lat spotykacie się Państwo tak licznie jesienią, aby podsumować konkurs i wręczyć nagrody laureatom oraz porozmawiać o najważniejszych aktualnych wyzwaniach rozwojowych dla naszych miast. Temat tegorocznej, 11. edycji programu Ekomiasto jest niezwykle ważny, myślę, nie tylko dla wszystkich tutaj zgromadzonych, ale także dla Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, ale też myślę dla całego naszego społeczeństwa i mieszkańców miast. Albowiem słowo rezyliencja, które jeszcze kilka lat temu niewiele nam mówiło, dziś już nie tylko weszło na stałe do naszego słownika, ale stało się również jednym z determinantów prowadzenia polityki rozwoju, zarówno na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym, jak i globalnym. Za niecałe 2 tygodnie na 12. sesji Światowego Forum Miejskiego w Kairze OECD zaprezentuje raport na temat globalnego stanu krajowych polityk miejskich. Mogę już teraz powiedzieć, że kwestia rezyliencji jest tam jednym z ważniejszych tematów. Raport OECD wyraźnie podkreśla, że krajowe polityki miejskie mogą być skutecznym instrumentem dostosowywania polityk w różnych skalach terytorialnych, sektorach i miejscach. Pozwalają one ukierunkować finansowanie i przyczyniają się do lepszej realizacji ogólnych celów miast w zakresie odporności i zrównoważonego rozwoju. Przyszłościowe, dobrze ukierunkowane krajowe polityki miejskie mogą odgrywać kluczową rolę w ustalaniu jasnej wizji i zwiększaniu spójności polityki na różnych szczeblach władzy, nie tylko poprzez reagowanie na kryzys, ale także poprzez zapobieganie lub przygotowywanie się na przyszłe wstrząsy i presję na miasta. Dlatego cieszy nas, że nasze krajowe podejście do prowadzenia polityki miejskiej wpisuje się w te ustalenia OECD. A temat rezyliencji jest również nadrzędnym celem
polskiej krajowej polityki miejskiej do roku 2030, której Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jest koordynatorem. W ramach krajowej polityki miejskiej 2030 zaplanowano wiele rozwiązań legislacyjnych, organizacyjnych i finansowych, które są skierowane do administracji centralnej oraz instytucji z jej otoczenia. Głównym ich celem jest ograniczanie barier w zrównoważonym rozwoju, jakie napotykają miasta i ich obszary funkcjonalne. Krajowa Polityka Miejska 2030 i plan jej implementacji jest aktualnie w trakcie realizacji, której postępy monitoruje Rada Wykonawcza do spraw wdrażania Krajowej Polityki Miejskiej do roku 2030. Ostatnio na Kongresie Polityki Miejskiej i Regionalnej w Krakowie prezentowaliśmy, jak wygląda stopień wdrożenia 172 zadań przewidzianych w planie implementacji. W naszej ocenie dzieje się wiele i zmiany powinny być odczuwalne również dla samorządów, dla miast mniejszych i większych i średnich już w niedługiej perspektywie. Oprócz ram strategicznych, takich jak Krajowa Polityka Miejska, proces budowania rezyliencji miast w dużej mierze wspiera także polityka spójności, o której również wspominała pani minister, bo część polityki spójności to również środki, które są w naborach w instytucjach podległych Ministerstwu Klimatu i Środowiska, jak chociażby wspomniany Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. W obecnej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 minimum 8% alokacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w całej Unii Europejskiej powinno zostać przeznaczone na zrównoważony rozwój miast. W przypadku Polski wymagane minimum to ponad 3 miliardy 600 milionów euro. Jednak my, biorąc pod uwagę kształt programów operacyjnych, zdecydowaliśmy przeznaczyć na ten cel kwotę znacznie wyższą niż wymagane minimum, bo łącznie prawie 6 miliardów euro, dokładnie 5 miliardów 960 milionów euro. Także myślę, po tych liczbach wyraźnie widać, że polityka miejska jest jednym z priorytetów nie tylko Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, ale również całego rządu. Składają się na nią środki z programu Krajowego Funduszu Europejskiego dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027, której częścią również jest w tej perspektywie część województwa mazowieckiego, czyli ten NUTS 2, mazowiecki regionalny, tak zwany. To myślę, że też pomaga w adaptacji do zmian klimatu, mitygacji tych miast, które są na flance wschodniej, no nie tylko naszego kraju, ale również województwa mazowieckiego, albowiem jak weźmiemy pod uwagę różne wskaźniki rozwojowe, to wydaje się, że w niektórych miejscach albo miastach Także w tym województwie są miasta, które no, takiego wsparcia potrzebują, a alokacja tutaj to 420 milionów euro i oczywiście 16 programów regionalnych. Biorąc pod uwagę, że mamy najbardziej zdecentralizowany system wydatkowania funduszy europejskich w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o Polskę, bo 44% środków jest zarządzanych przez regiony i widać to po alokacji, jeśli chodzi o właśnie te programy, bo to aż ponad 5,5 miliarda euro. Także myślę, że dobra współpraca między samorządami, ale też między właśnie regionami a rządem jest tutaj kluczowa do tego, żeby odpowiadać na wyzwania polityki miejskiej, adaptacji do zmian klimatu czy mitygacji w tym zakresie. Polska przeznaczy również na zrównoważony rozwój obszarów miejskich środki z pozostałych funduszy europejskich dostępnych w ramach polityki spójności na lata 2021-2027, a są to Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Społeczny Plus oraz Fundusz na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji.
Programem, który bezpośrednio wspiera inwestycje na rzecz zrównoważonego rozwoju, jest również instrument zielonej transformacji miast finansowany z Krajowego Planu Odbudowy. Myślę, że na to szczególnie trzeba zwrócić uwagę, bo instrument ten nie dość, że cieszy się popularnością, to myślę jest w kontekście przestrzeni miejskiej bardzo, bardzo istotny i to również słyszymy od samych beneficjentów, czy obecnych, czy tych potencjalnych. Przewiduje on wsparcie w wysokości prawie 9 miliardów euro dla zielonej energetycznej transformacji poprzez zapewnienie jednostkom samorządu terytorialnego środków na finansowanie inwestycji wpływających m.in. na zazielenianie terenów miejskich, łagodzenie zmian klimatu, zmniejszenie zanieczyszczeń i przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej. Oczywiście zachęcam do aplikowania po te fundusze. Na koniec, widząc już tutaj panią po mojej lewej stronie, zaczynam się denerwować. Chciałbym pogratulować raz jeszcze państwu za podjęty wysiłek oraz dużą kreatywność we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, które stanowią dla nas wszystkich zachętę do podjęcia dalszej pracy nad zrównoważonym rozwojem polskich miast. Chciałbym również podziękować z tego miejsca naszym gościom z Francji, bo myślę, że Francja jest też takim przykładem dobrych praktyk, jeśli chodzi o nie tylko adaptację do zmian klimatu, ale myślę również i całą tematykę dzisiejszej konferencji, bo wszystkie panele, myślę, są i będą bardzo, bardzo ciekawe, a zatem życzę udanej konferencji, udanego dnia i dobrej przyszłości. Teraz poproszę o słowo jeszcze przedstawicielkę gospodarza tej konferencji, czyli Miasta Stołecznego Warszawy, pani Magdalena Mochowska, dyrektor, koordynator do spraw Zielonej Warszawy. Witam państwa serdecznie. Ja się postaram bardzo szybko, bo chciałabym zdążyć też na kawałek swojego panelu. Dziękuję. To jest chyba to podstawowa rzecz, którą musimy powiedzieć. Bardzo dziękuję ci, Mario. Szanowny panie ambasadorze, to, że organizujecie państwo to od lat, dając nam możliwość spotkania się w tak zacnym gronie, wymiany tych praktyk i doświadczeń jest naprawdę dla nas szalenie cenne. Nie da się ukryć, że również sam konkurs, który nas mobilizuje rokrocznie do coraz lepszej pracy, w pewnym stopniu rywalizacji, ale też, co bardzo ważne, możemy poczuć się nagrodzeni, że nasze wysiłki i to, co robimy, naprawdę mają sens. Ktoś to dostrzega i ktoś to widzi. To jest strasznie ważne, żeby mieć cały czas siłę i chęć do dalszych działań. My jako Warszawa oczywiście robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby zmiany klimatyczne w mieście były jak najmniej odczuwalne. To, co ważne, zmiany klimatyczne, odporność miasta na zmiany klimatyczne, to są takie tematy, gdzie z jednej strony każdy z nas coś może zrobić i nie mówię tutaj tylko o nas, o samorządach, ale oczywiście o naszych mieszkańcach, o organizacjach pozarządowych, ale z drugiej strony, jeżeli wszyscy czegoś nie zrobimy, to nie będzie wystarczająco dobrze. To miejsce, jak też inne działania, Miasto Stołeczne Warszawa jest z jednej strony w misji 100 miast neutralnych klimatycznie, ale jesteśmy również w drugiej misji, misji adaptacji do zmian klimatu. Co fajne, możemy dzięki temu tworzyć projekty, które są przewidziane dla obu tych misji razem. Jesteśmy w takich organizacjach jak C40, ale oczywiście też współpracujemy na poziomie tutaj krajowym, czy z Związkiem Miast Polskich, czy Unią Metropolii Polskich, czy innymi organizacjami i każda ta wymiana doświadczeń i wiedzy naprawdę jest dla nas pomocna. Ja jeszcze ciągle pamiętam spacer z Carlosem Moreno z zeszłego roku, więc zakładam, że w tym roku będą podobnie duże emocje i podobna inspiracja, która znowu sprawi, że będziemy chcieli być odrobinę lepsi i będziemy mieć jeszcze 6 nowych pomysłów, co w danym roku należy zrobić. Należy jednak pamiętać, że to wszystko, o czym mówimy, to są działania długoterminowe. I choć każde jedno małe rozbetonowanie, każda jedna mała nowa przestrzeń zielona zmienia nam tą przestrzeń, w naszym przypadku przestrzeń Warszawy, to są lata, kiedy widzimy efekty tych rozwiązań i rzeczywiście musimy współpracować wszyscy ze sobą. Ogromnie się cieszę, że mamy panią minister, pana ministra, ale na przykład z naszej perspektywy krytyczna też jest współpraca z Wodami Polskimi. I to jest też ten partner, którego bardzo chcemy widzieć jak najczęściej z nami, bo rzeczywiście też ta sytuacja na Dolnym Śląsku uczy nas, jak duże ma to znaczenie. Natomiast z naszej perspektywy rzeczywiście w ostatnich latach widzieliśmy,
duże niedofinansowanie tej instytucji i braki ich finansowe na realizację tych kluczowych projektów, które sprawiamy, że wszyscy w Polsce będziemy mogli się czuć bezpieczniej. Więc ja nie będę przedłużać. Mam nadzieję, że podczas panelu będę mogła porozmawiać z Państwem trochę więcej. Ogromnie jeszcze raz dziękuję. I jako ostatnie przemówienie otwierające, ale one są ważne, bo nam naprawdę budują tutaj kontekst dla całej dyskusji późniejszej. Poproszę panią Marię Andrzejewską, dyrektorkę generalną UNEP Grid Warszawa w United Nations Day, więc wszystkiego najlepszego. Dzień dobry państwu. Panie ambasadorze, pani minister, panie ministrze, pani dyrektor, szanowni państwo, przepraszam przede wszystkim, bo ja muszę przeorganizować swoje otwarcie i właściwie nie powiedzieć nic z tego, co mam tutaj na tych kartkach. Natomiast chciałabym podziękować za te wszystkie bardzo ważne słowa, które państwo przed chwilą wypowiedzieli. I myślę, że to, co dla nas jest też szczególnie ważne, to, że możemy dzisiaj dyskutować o problemach, o wyzwaniach, przed jakimi stoją miasta, właśnie w tym szczególnym dniu, bo 24 października jest dniem Organizacji Narodów Zjednoczonych, tak zwany UN Day, który jest obchodzony na całym świecie. Już zaczęto obchody wiele godzin temu w innych częściach świata i to jest dzień, który sprawia, że w sposób szczególny myślimy o naszej przyszłości, w sposób szczególny myślimy o tym, jak duże są przed nami wyzwania, jak bardzo też potrzebne jest nam partnerskie działanie. Miasta to jest, tak naprawdę w miastach zbiera się wszystko. To jest żywy organizm, tu jest serce, tu jest krwioobieg, tutaj są różne inne części naszego organizmu i żeby ono dobrze funkcjonowało, musi być zdrowe. I o te różne elementy musimy też dbać. My w ramach naszego programu Ekomiasto, który bardzo serdecznie dziękuję panu ambasadorowi, ambasadzie Francji, że możemy wspólnie realizować ten program. I też cieszę się, że razem z miastem Warszawa od 2017 roku, to była pierwsza nasza wspólna konferencja, którą tutaj już od początku robiliśmy w Koperniku. I to jest współpraca, która naprawdę daje bardzo duży potencjał. My dzięki zaangażowaniu bezpośredniemu miast, dzięki zaangażowaniu współpracy z ośrodkami naukowymi, dzięki współpracy z biznesem, z naszymi partnerami fantastycznymi, możemy i z administracją przede wszystkim rządową, możemy inspirować, możemy rozmawiać, możemy pokazywać, możemy zachęcać do tej zmiany, która jest w tej chwili tak niezbędna. W tej chwili w Kolumbii ma miejsce konferencja stron konwencji ONZ o różnorodności biologicznej. To jest też tak zwany COP, Conference of Parties, tylko nie klimatyczny, tylko dotyczący różnorodności biologicznej. 16 już. I otwierając go, Antonio Guterres powiedział, że odwołał się do różnorodności biologicznej i podkreślił rolę miast jako strażników różnorodności biologicznej. Ja myślę, że to ma zupełnie też dodatkowy wydźwięk do tego wszystkiego, o czym mówimy, bo kwestie adaptacji bez różnorodności biologicznej i wzmacniania różnorodności biologicznej nie uda nam się tak całkowicie przeprowadzić. To też uczą nas tego ostatnie wydarzenia. Jako miasto w trakcie dzisiejszego spotkania będziemy mówili o szeregu wyzwań, dotkniemy różnych tematów, ale też zachęcam Państwa bardzo na korzystanie z nagranych już webinarów, które realizowaliśmy w tym roku, w ubiegłym roku. One są nadal aktualne. Mamy też hub, w którym są przeróżne bardzo ciekawe artykuły. Dzisiaj będziemy też mówili o ważnym takim elemencie wpływającym na rozwój miast, to są te technologie cyfrowe i o tym mam nadzieję już niedługo będziemy jeszcze więcej mówili. Ja pozwolę sobie jeszcze raz odwołać się do idei UN Day'a, który tak jak wspomniałam zachęca, to jest taki, przyświeca mu duch globalnej współpracy.
I myślę, że taką kwintesencją tej idei, a więc powiązanej z celem zrównoważonego rozwoju numer 17, a więc partnerstwo, taką kwintesencją tej idei jest między innymi współpraca w ramach programu Ekomiasto. I tu jeszcze raz dziękując panie ambasadorze za możliwość współpracy z ambasadą Francji, chciałabym szczególnie podziękować Odolen Chapois, Noemi Piaskowski, Kamila Płóciennik-Zawieska. Bardzo wam, tak, bardzo dziękuję. Osan, bardzo dziękuję. Ta współpraca z wami jest naprawdę niezwykła, niezwykle cenna i strasznie się cieszę, że tworzymy taki naprawdę fajny, mocny zespół. Bardzo dziękuję miastu Warszawa, Magda, naprawdę to, że możemy już kilka lat razem realizować i przygotowywać się nie tylko do Ekomiasta, ale też realizować inne tematy jest bardzo ważne. Bardzo dziękuję panu Marcinowi Grąckiemu, dyrektorowi Departamentu Ochrony Powietrza w mieście Warszawa. Dziękuję naszym partnerom strategicznym, bez których naprawdę nie moglibyśmy tego zrealizować. Za chwilę tu Marta wszystkim bardzo, bardzo dokładnie podziękuję, ale pozwólcie państwo, że jeszcze podziękuję mojemu zespołowi, który jest naprawdę niezwykły, unikalny. Jestem przeogromnie dumna, że mogę stać na czele tego zespołu. Bardzo dziękuję Monice Ankudowicz, która wpadła w środek wszystkich przygotowań i naprawdę bez niej myślę, że nie mielibyśmy dzisiaj tak dobrze zorganizowanej konferencji. Bardzo ci dziękuję, Monika, dziękuję Kasi, dziękuję Paulinie, dziękuję Ani Augusty, naszej koordynatorce merytorycznej, która jest naszą ekspertką też już od ponad dwóch lat. Michał Mery, cały zespół i oczywiście last but not least Joannie Gajek-Dioniza, która nas wspiera organizacyjnie przy wszystkich już teraz wydarzeniach. Bardzo państwu dziękuję. Ja życzę oczywiście cudownego dnia. Zapraszam do inspirujących rozmów i do wspólnej pracy. Dziękuję za wszystkie słowa otwierające raz jeszcze. I tak jak już Maria wspomniała, nie byłoby nas tutaj i tej konferencji, gdyby nie i patroni, i partnerzy. Także proszę mi pozwolić dopełnić tego nie tylko obowiązku, ale też wyrazu wdzięczności dla nich. Dziękujemy wyjątkowemu gronu patronów Ministerstwu Klimatu i Środowiska, Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwu Infrastruktury, Ministerstwu Rozwoju i Technologii, także Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Związkowi Miast Polskich. Dziękujemy także naszym partnerom strategicznym, którzy wspierają nas zarówno merytorycznie, jak i finansowo, czyli firmom Nut Services Poland, Citrus Polska, Renault Group oraz Fundacji Veolia, a także partnerowi głównemu firmie InPost Green City. To jest pewien również wyraz tego United Nations. Partnerom merytorycznym, Szkole Głównej Handlowej, Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej, Polskiemu Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Stowarzyszeniu Architektów Polskich SARP oraz Urbact, a także partnerom medialnym Rzeczpospolitej, portalowi rp.pl, Teraz Środowisko, ESG Trends, Polskiej Agencji Prasowej oraz Wirtualnej Polsce.